Kasiu, Adrianie, poznajcie, to jest Jacek. Cześć. Jacek, miło was poznać. No i Jacek w ostatniej chwili przybywa do nas z odsieczą i z pomocą i dzięki właśnie takim namiotom będziemy ratować waszych gości przed ewentualnym deszczem, ale nie tylko z tego, nie co tylko, wiem. Tylko dlatego, że namioty powstały w najgorętszym kraju świata, w Republice Południowej Afryki i one świetnie chronią również przed słońcem. Zawsze pod nimi będzie kilka stopni chłodniej niż na zewnątrz wtedy, kiedy świeci słońce. Ja już się czuję bezpieczny. One w zasadzie służą dwóm celom. Z jednej strony ochronie, o której rozmawialiśmy wcześniej, ale przede wszystkim dekoracji, dlatego że namiot sam w sobie stanowi scenografię dla imprezy. Planując ślub w plenerze, musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami za zadaszenie. Taki namiot to koszt około 3200 zł. Czujemy się bezpiecznie, że nie będzie nas ani chłodziło, ani grzało. Tak. Czy przygotowaliście jakąś atrakcję dla swoich gości? Postanowiliśmy jakby z tego zrezygnować. Pomysł z niespodziankami dla gości w ogóle nie wchodził w grę, gdyż większość takich niespodzianek już była wielokrotnie powtarzana. Puszczanie lampionów czy sztuczne ognie, dlatego z tego zrezygnowaliśmy. Kasia i Adrian marzą o niebanalnym ślubie i weselu, a ja mam pomysł na niebanalną atrakcję dla gości. Jacku, my widzimy się w sobotę. Tak. A młodą parę porywam. Chodźmy.